Dzisiaj zamknęliśmy 15. edycję Dziecięcej Politechniki. Bardzo się cieszymy, że ona z roku na rok cały czas się utrzymuje, a nawet wzrasta, bo dzisiaj miałem przyjemność rozdać aż 200 dyplomów i oczywiście zachęcamy tą młodzież, która uzyskała dzisiaj, myślę, że w wielu przypadkach pierwszy dyplom, żeby po kolejne dyplomy przychodziła również do nas, ale również na inne uczelnie, bo nauka jest nam potrzebna, jest niezbędna do życia, do rozwoju. Dlatego bardzo się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie wśród takiej młodzieży i zachęcam do dalszej intensywnej nauki. Mój wykład zasadniczo zamykał ten cykl Dziecięcej Politechniki. Mówiliśmy dzisiaj o odnawialnych źródłach energii, mówiliśmy o elektromobilności, o pojazdach elektrycznych, od hulajnóg, rowerów do samochodów elektrycznych. Dzieci były bardzo zainteresowane tym zagadnieniem i aktywnie uczestniczyły w tym, co było mówione. Myślę, że warto takie wykłady w przyszłości organizować, szczególnie z tematyki, która jest tak bardzo popularna w mediach społecznościowych, w mediach internetowych i w ogóle w świadomości młodych ludzi. Dzisiaj zakończyliśmy 15. jubileuszową edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Udział wzięło 200 uczestników. Nowością w tej edycji było to, że wykłady były wygłaszane przez dziekanów wszystkich wydziałów. I drugą nowością było również to, że były wykłady dla rodziców. Były zawsze pełne sale, cieszyły się dużym zainteresowaniem i myślę, że powtórzymy to również w przyszłym roku. Warto tutaj chodzić, ponieważ są bardzo fajne wykłady, bardzo fajni wykładowcy, bardzo miło się spędza czas. Jak był wykład o trzęsieniach ziemi i o tsunami, to było takie najbardziej interesujące z mojej strony. Bardzo ciekawie było na głównie tych wykładach o różnych technicznych rzeczach, bo ja się tym fascynuję i po prostu jak był na przykład wykład o drukarce 3D, albo ten wykład też był bardzo ciekawy o energii odnawialnej.